Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4, ale będziemy rozmawiać o Forzie Horizon 5 głównie, a zaczniemy sobie o newsa w ogóle, o newsie w ogóle nie związanego z grami. Kojarzycie ten samochód? To jest Rimac Concept 2. Bardzo, bardzo szybki samochód, który w Fordzie ma dwa biegi, ale w wersji produkcyjnej ma jeden bieg. Jest to mega, mega szybki samochód i macie rację, niektórzy z was no pewnie nie słyszeli o marce Rimac, ale na pewno w najbliższych latach troszeczkę więcej o niej usłyszycie, bo na pewno kojarzycie markę Bugatti. Kojarzycie markę Bugatti? Marka Bugatti została teraz kupiona przez markę Rimac. Czujecie to? Producent tego samochodu, którym jadę teraz, będzie większościowym udziałowcem w marce Bugatti. 55% udziałów kupiła sobie marka Rimac, a pozostałe 45% udziałów kupiła marka Porsche. Z tego co kojarzę, Bugatti wcześniej należało do Volkswagena, teraz należy większościowo do Rimaca. Także bardzo możliwe, że przyszłe Bugatti będą elektryczne. Jesteście w stanie sobie to wyobrazić? Ciekawe, jak będzie wyglądał następny model Bugatti. Jesteście tego ciekawi tak jak ja? Ten samochód, którym jadę teraz, jest to elektryk, który w Forzie Horizon może osiągnąć spokojnie prędkość powyżej 400 km na godzinę. Jest on przeze mnie i przez wielu innych ziomeczków z naszego teamu używany do bicia rekordów, na przykład na skoczniach albo gdzieś w trudnych miejscach, gdzie nie ma miejsca na przyspieszanie samochodem spalinowym. Zobaczcie, cztery pakiety, lekko, elektryk. Ale my już pędzimy do Forzy Horizon 5. Jeśli podoba wam się taki film o newsach, zostawcie koniecznie łapę w górę, bo mam dla was fajnego, gorącego newsa, o którym niewiele osób mówi. I dotyczy on mapy w grze. I wygląda to sobie tak, zobaczcie, mapa z Forzy Horizon 3 po lewej stronie miała 60 km kwadratowych wielkości, nie? Tylko właśnie, do tego zaraz sobie dojdziemy. I zobaczcie, 60 km kwadratowych Forza Horizon 3, Forza Horizon 4 71 km kwadratowych i 107 km kwadratowych w Forzie Horizon 5, także jest o 1,5 razy większa mapa podstawowa, bo mówimy tu o mapie podstawowej, nie mówimy tutaj o różnych tam dodatkach, rozszerzeniach mapowych i tak dalej. Podstawowa mapka ma być tak duża, o tyle większa od Forzy Horizon 4. I początkowo martwiłem się o to, czy ta mapa faktycznie będzie ciekawa dla nas do zwiedzania, no nie? Robiliśmy sobie analizę zwiastuna i gameplayu, podczas gdy samochody skakały ze szczytu wulkanu i widzieliśmy tam ogromną panoramę jakby terenu, który będziemy mogli zwiedzać, no nie? I doszliśmy do wniosku, że ten teren się po prostu dobrze nie doczytał, bo odnosiliśmy takie wrażenie, że no, są to po prostu takie wielkie pustkowie, ale ten teren mógł się po prostu na Xboxie tam nie doczytać i dlatego po prostu było widać z daleka, że tam nic nie ma, nie? Jakby kojarzycie ten moment, kiedy te samochody były w powietrzu i było widać dużo rzeczy, nie? I twórcy zapewniają, że w Forzie Horizon 5 będziemy mieli dużo różnych biomów, czyli miejsc, które będą zróżnicowane. I na przykład w jednej części mapy możemy mieć inne warunki pogodowe w stosunku do drugiej części mapy. Co może być dość ciekawe, no bo tutaj jak mieliśmy deszcz, no to mieliśmy deszcz na całej mapie, prawda? Niezależnie od tego, czy byłeś w jednym końcu mapy, czy w drugim końcu mapy, był deszcz, był na całej mapie. I tak samo jest na Fortune Island, tak samo jest na Lego Wally, jaki jest jakiś warunek pogodowy, tak to wygląda na całej mapie. Tam się to ma natomiast zmienić i ma być to zależne od miejsca, w którym się znajdujemy, czyli jeśli tak domniemam, że jeśli jesteśmy na pustyni, to na przykład mogą występować rzadsze opady deszczu niż jak będziemy w lesie deszczowym, który również tam będzie.
I teraz, zanim przejdziemy do następnych szczegółów, chcę odpowiedzieć na bardzo często zadawane pytanie, czyli czy jak kupi ktoś sobie pre-order Forza Horizon 5 na Windows Store, który już można sobie zresztą kupić, to czy będzie mógł grać w Forzę od razu? Otóż nie, nie będzie można grać w Forzę od razu, dlatego że jest to pre-order i jakby kupujesz tę grę teraz, płacisz za nią teraz, ale grać będziesz mógł 9 listopada. Chyba że kupisz wersję Deluxe, czy Ultimate, teraz coś chyba Deluxe nazywa. Czyli ta najdroższa wersja gry, która upoważnia cię do zagrania w nią o 4 dni wcześniej, jakby od innych graczy, którzy kupią sobie wersję standardową za 300 zł. Nie? Wersja standardowa kosztuje 300 zł. Taka sobie wersja standardowa. Także już uprzedzam wasze pytania. W Fordze nie będzie można grać jakby przed premierą, no jeśli kupicie sobie pre-order. To, że w sobie kupicie, do niczego was nie upoważnia. Jedną z pierwszych rzeczy, którą zauważyliśmy podczas prezentacji pierwszego trailera, pierwszego zwiastunu, to były właśnie otwierane dachy w Fordzie Horizon 5 i w Fordzie Horizon 4 również mamy samochody bez dachu, natomiast tutaj nie ma żadnej opcji, żeby sterować tym dachem. Mamy, o zobaczcie, tak jak ten samochód, mamy sobie otwarty dach, ale nie możemy się zatrzymać i go zamknąć, tak jak w GTA 5 na przykład, nie? W Fordzie Horizon 4 będziemy mieli dodatkowe sterowanie samochodem, gdzie będziemy mogli manualnie otwierać lub zamykać dach. I na kontrolerze od Xboxa będzie to przycisk od lewej gałki, nie? Czyli jak macie sobie lewą gałkę, jak naciśniecie sobie tą lewą gałkę, to będziecie sobie otwierać albo zamykać ten dach na górze. Się zastanawiam, klakson to nie była czasami ta lewa gałka? W Fordzie Horizon 5 będziemy mieli także dostęp do największego, najbardziej kunsztownego miasta, Guanajuato. I to miasto będzie posiadało także podziemne akwedukty, w których będziemy mogli jeździć. I to jest nic innego jak po prostu jakieś tunele, także będziemy mieli także taką grę, no, wielowymiarową, bo tutaj mamy kilka tuneli w Fordzie Horizon 4, tak? Możemy sobie pojeździć po tej autostradzie i to właściwie tyle, tak? Nie wiem, czy gdzieś tutaj jeszcze w tunelach można pojeździć. To jest jedyny taki długi tunel, w którym możemy sobie pośmigać i on jest bardzo fajny. Natomiast tam będziemy mogli jeździć faktycznie gdzieś w mieście w tymi tunelach. A nie, czekajcie. Jeszcze jest jeden tunel, o którym niewiele osób wie. I on, nawet nie ma go na mapie. Trzeba na niego trafić. On znajduje się gdzieś tutaj. Dojeżdżacie sobie do torów, skręcacie tutaj w lewo. Jedziecie cały czas tymi torami, aż dojedziecie do takiego tunelu dla pociągów. Jego nawet nie ma na mapie, zobaczcie, ja jeżdżę totalnie jakby po offroadzie, no bo tory nie są zaznaczone na mapie. Ale w pewnym momencie, jak będziecie sobie tutaj jechać... czekajcie, bo ja chyba w złą stronę pojechałem, bo już jestem za blisko miasta. Tak, musimy zawrócić. O, zobaczcie, jeszcze raz. Jedziemy sobie, nie ma tego na mapie, przejeżdżamy w pewnym momencie przez drogę i cyk, 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 przed naszymi oczyma pojawia się góra i proszę bardzo, jest tunel. On nie jest jakoś bardzo długi, ale też nie jest krótki, można sobie przez niego przejechać. Zobaczcie, że nie ma go na mapie zaznaczonego w żaden sposób, a normalnie możemy sobie przez niego przejechać. Przez niego chyba też prowadzi jeden z wyścigów utworzonych przez twórców gry. Ale to właściwie tyle, jeśli chodzi o tunele. Tutaj chyba nie ma więcej, jeśli chodzi o Forza Horizon 4, także myślę, że w piątce będzie ich trochę więcej. Zobaczymy. W internecie także pojawiła się lista samochodów, która ma być, która jest potwierdzona, że będzie w Fordzie Horizon 5. Natomiast to jest jakiś malutki skrawek samochodów, które będą w piątce. I one są... Znaczy, ta lista samochodów wzięła się z tych zwiastunów, które już żeśmy widzieli, które też możecie sobie u mnie na kanale zobaczyć bez komentarza.
jakby ludzie po prostu zobaczyli, że na tym zwiastunie jest dany samochód i spisywali go i potem zrobili o tym artykuł, że o, to jest lista samochodów, ale to oczywiście nie są wszystkie samochody, które będą w Forzie i mogę was w Forzie Horizon 5 i mogę was zapewnić, że w piątce tych samochodów będzie na pewno cała masa. Jedyne, na czym mi osobiście zależy, to żeby pojawiły się tam w końcu Tesle. Bardzo bym chciał, żeby pojawiły się Tesle w Fordzie Horizon 5. W piątce będziemy mieli także kilka różnych drag race'ów. Tak jak tutaj mamy na mapce takie stare pole startowe. No nie? Mamy takie lotnisko po prostu stare. I tutaj też mamy wyścig dragowy. Tak i w nowej Forzie Horizon 5 też będziemy mieli lotnisko, na którym będą mogły odbywać się zawody drag i to lotnisko będzie zlokalizowane przy głównym festiwalu Horizon. Ostatnio także twórcy chwalili się nowym systemem pogodowym i no, pokazali, w jaki sposób skanowali w Meksyku chmury, tak żeby jak najlepiej je odzwierciedlić w grze. Chociaż ja wam powiem, że te chmury tutaj w Fordzie Horizon 4 wyglądają zadowalająco, jakby nie mam żadnych tam przeciwwskazań tutaj, jeśli chodzi o grafikę, bo grafika jest bardzo fajna. Tak więc nie mogę sobie wyobrazić tego, co będziemy widzieć w piątce, jeśli chodzi o szczegółowość tej pogody i grafiki generalnie. I tak jak mówiłem przed chwilą, też będziemy mieli różne burze tropikalne, w zależności od tego, w jakim, powiedzmy, biomie będziemy się znajdować. No nie, jeśli będziemy gdzieś tam w tropikach, to będziemy mieli inne warunki pogodowe, jak będziemy w jakimś innym miejscu, to jeszcze coś innego będziemy widzieć. W zależności od tego, gdzie będziemy, różnie ta pogoda będzie wyglądać. W grze będziemy mieli również do czynienia ze zwierzętami. Tutaj w Fordzie Horizon 4 mieliśmy trochę zwierząt. Były owce. I właściwie chyba tyle. Nie spotkałem tutaj więcej zwierząt. Natomiast w Fordzie Horizon 5 będziemy mieli nawet dzikie psy, będziemy mieli flamingi, będziemy mieli no, owce i jeszcze jakieś inne zwierzęta. Tutaj nie kojarzę, żeby były jakieś, żebyśmy mogli spotkać jakiegoś tam jelonka czy coś. To jest to Wielka Brytania, oni tam wszystko wybili na tych wyspach. Tam nic nie biega swobodnie, wszystko już pozjadali. W Fordzie Horizon 5 będziemy mieli także najdłuższą, największą w historii Fordzy w ogóle autostradę. Czyli taką długą, prostą, na której będziemy mogli osiągać maksymalne prędkości naszych samochodów. I ona będzie sięgać od jednego końca mapy do drugiego końca mapy, żebyśmy mogli maksymalnie przetestować nasze wszystkie samochody. W Fordzie Horizon 5 będziemy mieli także dostęp do tych części, które mamy w Fordzie Horizon 3, które mieliśmy w Fordzie Horizon 3, które mamy w Fordzie Horizon 4, ale będzie także 100 nowych felg. Słuchajcie, 100 nowych felg. W czwórce względem trójki też sporo nowych felg się pojawiło, a także 100 nowych elementów tuningu wizualnego, czyli jakichś spoilerów, zderzaków, może końcówek układu wydechowego. Ja liczę tylko na to, że spoiler regulowany, który możemy sobie montować do samochodów, że będzie po prostu ładniejszy i bardziej pasował do każdego modelu, bo w Fordzie Horizon 4 mieliśmy takie paskudne niektóre te spoilery, a niektóre samochody oferowały właśnie ten standardowy spoiler, który mogliśmy regulować. To było bardzo fajne, natomiast przeważnie ten spoiler, jeśli chcieliśmy sobie zrobić naprawdę jakieś autko konkretnie pod jakieś wyścigi, żeby dobrze się trzymało drogi, no to musieliśmy zainstalować ten taki paskudny spoiler, który no, mało kiedy do czego pasował. I mam nadzieję, że będziemy mieli więcej do wyboru takich spoilerów, które będą regulowane w Fordzie Horizon 5. Dodatkowo będziemy mogli także malować sobie zaciski hamulcowe, czego nie mogliśmy robić w Fordzie Horizon 4. Będzie także więcej możliwości, jeśli chodzi o dostosowywanie naszego awatara w grze. Będziemy mogli zmieniać mu ubrania i tak dalej, i tak dalej. Będą różne opcje kustomalizacji.
ta opcja pojawiła się jako pierwsza właśnie w Forza Horizon 4. Tutaj mogliśmy sobie tego awatara dostosować do naszych upodobań, ubrać go jak chcieliśmy. Ja tutaj mam teraz założone takie wełniane rękawiczki, ale oczywiście możemy ubrać go na różne sposoby, czy ją możemy sobie wybrać także różnego awatara, jakby różną twarz, różny kolor skóry, włosy, fryzury możemy sobie zmieniać w nowej Forza Horizon 5. Fryzur nie mogliśmy zmieniać sobie natomiast tutaj w Forza Horizon 4, no nie? Wybieraliśmy sobie jakąś postać i ona chyba miała tą fryzurę już na stałe. Jeśli chodzi o brzmienie samochodów w czwórce, mogliśmy narzekać na to trochę. Niektóre auta brzmiały słabo, inne brzmiały bardzo fajnie, wyraźnie. I w Forza Horizon 5, no jeszcze nie wiadomo jak będzie z tymi dźwiękami. Dopiero ma się pojawić epizod trzeci, Let's Go, tak zwanego cyklu filmów, które mają pokazywać to, co się pojawi w nowej Forza Horizon 5, i tam dowiemy się więcej na temat dźwięków, także niedługo pewnie dowiemy się czegoś więcej o tym. Póki co możemy tylko zwiastunów wywnioskować, z gameplaya wywnioskować to, w jaki sposób samochody brzmią, no ale takiego bezpośredniego porównania, no, jakby teraz nie mamy. Nie wiemy, jak te samochody będą brzmieć po prostu. W Forza Horizon 5 wrócą również samochody, które możemy sobie znaleźć w grze, czyli różne takie znajdźki. To jest bardzo, bardzo fajna opcja i no, razem lubiliśmy sobie szukać tych samochodów. Szkoda, że w Forza Horizon 4 nie było więcej tych znajdziek, bo niektóre z tych garażów, które są na mapie, nie były nigdy użyte do tego, aby był tam samochód do odnalezienia. Jeden z takich garaży, z tego co pamiętam, jest gdzieś w tej okolicy, gdzieś chyba tutaj jakoś tak, albo gdzieś tutaj dalej. Jest taki garaż, który nie został wykorzystany, aby w nim znaleźć ukryte auto. Natomiast tak, tutaj można sobie poszukać te autka, mogliśmy sobie je doprowadzić do garażu i wtedy mogliśmy ich sobie normalnie już używać. Ja już nawet nie pamiętam, jakie to były samochody, żeby wam pokazać, ale gdzieś tutaj, gdzie ja się tutaj pojawiłem? Miałem się pojawić koło tego garażu, zobaczcie, gdzie mnie pojawiło. Tu chciałem być. Tak, taka chatka, gdzie znajdował się samochód w Forza Horizon 4 wygląda. W Forza Horizon 5 będą one inaczej wyglądać, może inaczej. Samochody, które będziemy mogli znaleźć, będą się różnić w zależności od tego, w jakim miejscu ten samochód znajdziemy. Tak to przynajmniej zrozumiałem. Czyli na przykład będziemy gdzieś na pustyni, to rozumiem, że będziemy mieli jakiś pustynny stary samochód, a będziemy w lesie deszczowym, no to będziemy mieli jakiś samochód typu, nie wiem, safari albo coś takiego. Nie mam pojęcia, albo będziemy może gdzieś w mieście i tam znajdziemy jakiś może bardziej miejski samochód. Tak to przynajmniej zrozumiałem. Może będzie wyglądał, nie wiem, może ten barak będzie wyglądał troszeczkę inaczej w stosunku do... Zależy się od miejsca, w którym znajdziemy ten barak, nie? Baraki w Forza Horizon 4 wszystkie wyglądały w taki sposób. I jak znalazłeś taki barak, znaczy, że w nim był jakiś samochód. Chociaż nie zawsze, bo tak jak wam powiedziałem, niektóre baraki, chyba są ze dwa takie, które nie zostały właśnie wykorzystane do tych znajdziek. Szkoda trochę. Ja mam tylko nadzieję, że w piątce będzie można, znaczy będą później więcej dodawać tych znajdziek, że po prostu będą dodawać na mapę więcej tych takich garaży, gdzie będziemy mogli znaleźć jakąś furkę. Bardzo bym chciał, żebyśmy po prostu tego szukania mieli trochę więcej i byłoby to dość racjonalne z racji tego, że no mapa będzie półtora razy większa w stosunku do Forza Horizon 4, także będą mieli gdzie rozmieścić te wszystkie rzeczy, które możemy sobie poszukać, prawda? Trochę mnie śmieszy to, że jeszcze mamy takie, no, mało szczegółowe informacje odnośnie Forza Horizon 5, a już dużo osób mówi, że ta gra to będzie kopia Forza Horizon 3, takie komentarze znajduje, albo że będzie jakaś tam gorsza, albo że słaba czy coś, albo że dźwięki samochodów się w ogóle nie zmieniły, a jeszcze nic o tym nie wiadomo, nie? Jakby,
no, nie ma się co za bardzo hypować tą grą, co za bardzo podniecać, ale też nie ma co za bardzo na nią jakby krzyczeć, że jest jakaś zła czy niedobra. No, przeważnie z doświadczenia wiem, że osoby, które najbardziej narzekają na jakąś grę, mówią, że ona jest słaba i że ten, to przeważnie są to osoby, którym im ta gra po prostu nie działa, albo nie wiem, albo po prostu zagrali w nią i to im się po prostu nie podobało. No to też może się, to jest oczywiste, nie? Komuś się nie podoba gra, no ma prawo jemu się nie podobać, ale takie osoby, które wiesz, krzyczą na jakąś grę, że ona jeszcze nie wyszła, już jest do dupy, no to przeważnie takie osoby, które nigdy nie zagrały nawet w jakąś tam nowszą grę i nie wiedzą, z czym to się je, jakby wiecie, o co mi chodzi, nie? Także nie przejmujcie się takimi opiniami. Tu nie chodzi o to, żebyście też kupowali grę w dniu premiery. Na pewno ta gra w jakimś tam, po jakimś tam czasie pojawi się na jakiejś promocji, żeby można było sobie ją kupić taniej. Wiadomo, 300 zł to nie jest mały pieniądz, ale muszę wam powiedzieć, że patrząc na Forza Horizon 4 w stosunku do Forza Horizon 3, twórcy zrobili ogromny postęp i naprawdę wspierali tę grę przez dłuższy czas. Właściwie, wiecie co, teraz pojawił się ostatni update, który dodawał kilka nowych samochodów. Prawie 3 lata po premierze Forzy Horizon 4. I oni tylko i wyłącznie dlatego przestają dodawać nowe rzeczy do Forzy Horizon 4, dlatego, bo wychodzi zaraz piątka. I chcą się na niej skupić, chcą ją jakby dopieścić, jakby, tak? Więc to jest mega fajna sprawa, nie? I naprawdę słuchali społeczności, udoskonalali tą grę pod kątem społeczności. Dużo osób pisało, że w wyścigach jest słabo, bo jest dużo osób, które spychają na tych wyścigach. To wprowadzili system, który uniemożliwia spychanie innym graczom innych graczy. Który uniemożliwia na przykład robienie wallride'ów, tak, że jak wjedziesz w ścianę, to cię spowalnia. To są takie drobne rzeczy, które też mogą być niezauważone przez graczy, które dopiero teraz wbiły sobie do Forzy i myślą, a ta gra jest taka, no jest spoko, ale w sumie tylko taka wyścigówka. Dla mnie to jest bardzo fajna gra i na pewno bym nie żałował 300 zł, które bym na nią wydał, chociaż no... Ja to jestem ja, każdy musi też patrzeć na swoje, wiecie, wydatki i też nie pytajcie się mnie, czy się opłaca kupić, czy się nie opłaca kupić gry, no bo ja nie znam waszych możliwości finansowych, nie wiem, czy na przykład 300 zł to nie jest jakieś 50% waszej pensji czy coś, jakby no każdy musi pod siebie kalkulować, no nie? Ja wam mogę tylko powiedzieć, co jest dobre, a co nie jest dobre. I już, są gry, które w dniu premiery kosztują 400 zł albo 300 zł, które nie mają żadnego trybu multiplayer, które zagrasz sobie przez maksymalnie 7 godzin i odkładasz się na półkę i nigdy do nich nie wracasz. I one kosztują spokojnie 3 paki i tyle, nie? A tutaj możesz grać sobie, ja gram w tą grę przez prawie 3 lata i ciągle jest w niej co robić. Dodawali ciekawe tryby, dodawali nowe samochody do zdobycia. Wiadomo, że nie gram w nią non-stop, bo są inne gry, które wychodzą w międzyczasie, ale dalej jest to bardzo przyjemna gra do grania i mimo, że to jest taka arcade'ówka, to też się fajnie gra na kierownicy. Poprawili sposób prowadzenia, sposób obsługi kierownic w stosunku do Forza Horizon 3. I gra się tutaj dużo lepiej na kierownicy, jest dużo lepsza płynność gry, sprawili, że był taki update, że ulepszyli jakby tę grę pod kątem działania na dużo słabszych komputerach, także widzicie minimalne wymagania Forzy Horizon 5. Są naprawdę bardzo niskie i jak kupicie worek ziemniaków, 3 cytryny i nie wiem, 3 litry wody i połączycie to razem, to odpalicie na tym Forzę, no po prostu, kurde. Nie no, można na naprawdę słabym komputerze zagrać w Forzę, a teraz jeszcze będzie można grać na Xbox Cloud, czyli w chmurze w Forza Horizon 5 i no jakby nie musicie się za bardzo sprzętowo przejmować tą grą, bo na pewno jeśli czwórka wam poszła na wysokich detalach, to piątka na pewno wam się odpali. A już na pewno nie na najniższych ustawieniach, prawda?
Ja mam bardzo starą kartę graficzną i procesor, i mi czwórka chodzi bardzo dobrze i naprawdę nie przejmuję się tym, czy piątka będzie mi działać, czy mi nie będzie działać. Jestem na 100% przekonany, że pójdzie, o ile komputer mi się do tego czasu nie spali na czwórce. Także nie przejmujcie się tym specjalnie. Ja was zapraszam na kolejne odcinki z Forzy Horizon 4 i z Forzy Horizon 5, mam nadzieję, już niedługo. Trzymajcie się gorąco, na razie, cześć!